Moi najdrożsi widzowie, słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Dzisiaj porozmawiamy o energiach miesiąca maja, czyli na co zwrócić uwagę i jak wykorzystać to wszystko, co dookoła Was, te wszystkie wibracje w Waszym życiu. Moi drodzy, miesiąc maj zaczyna się właściwie już 30, w nocy z 30 na 1 maja i jest to noc Walpurgi. Każdy z Was wie, każdy z Was zna, co to za święto, jakie energie w nim królują. A jeżeli jeszcze nie spotkałaś się, czy nie spotkałeś z tą terminologią, to zerknij sobie tutaj do opisu tego filmu. Poniżej jest link do mojego artykułu, który dokładnie ten temat wyjaśnia. Noc Walpurgi, tak zdemonizowana w tych czasach królującego chrześcijaństwa, a tak ważna w tych naszych starych religiach, w tych starych kulturach związanych z Matką Ziemią i z tym, co naturalne. Miesiąc maj ma niezwykłe energie i są one związane z miłością. To jest miesiąc miłości, to jest miesiąc czarów miłosnych, to jest miesiąc, który można wykorzystać albo na znalezienie swojej drugiej połowy, znalezienie miłości, albo na odnowienie miłości w Waszym związku, jej odświeżenie, aktywacja. Wszystkie czary, zaklęcia, sigile, modlitwy, wszystko, co jest związane z miłością, to jest dokładnie miesiąc miłości, płodności, seksualności. Wszystko obudziło się już do życia i jest w tym momencie nastawione na to, aby połączyć się w tym akcie miłosnym. Moi drodzy, od 1 maja do 4 mamy energię księżyca rosnącego, czyli wszystkie czary, zaklęcia i praktyki magiczne, które mają na celu przyciągnięcie czegoś, zwiększenie czegoś. I tak samo będzie od 18 maja do końca maja. To jest od nowiu księżyca, znowu księżyc rosnący, czyli czary związane z przyciąganiem. Natomiast od pełni księżyca, która ma miejsce 4 maja do 18 maja, wszystkie czary, które mają na celu zmniejszenie czegoś, zdjęcie przeszkód w miłości, w związku i na przykład osoby trzeciej, wszystkie rytuały, które mają na celu usunięcie osoby trzeciej. Natomiast, moi drodzy, 3 maja mamy nasz 28 rytuał dla Matki Ziemi. Jeszcze nie wiem, jaki będzie jego temat, ale z pewnością niedługo zostanie mi ujawniony. Czyli spotykamy się wspólnie poprzez nasze myśli telepatycznie, aby pomóc naszej Matce Ziemi w regeneracji i odnowieniu. Jeszcze raz, dla tych wszystkich osób, które biorą udział po raz pierwszy, ten rytuał jest oczywiście bezpłatny, z dobrej woli. Wszystkie rzeczy, które mogą Wam się przydać w miesiącu maju, znajdziecie tutaj w opisie tego filmiku, tylko oczywiście za chwileczkę. To nie jest tak, że bardzo często ten filmik się pojawia na YouTube, to od razu go oglądacie, a ten opis jest troszeczkę później. Ten opis będzie również na moim blogu. Wszystkie rzeczy, które mogą Wam się przydać, wszystkie linki do modlitw, rytuałów i oczywiście nie zapomnijcie, aby jeszcze raz sięgnąć do moich książek, tych starych, starych książek, Magia Miłosna oraz Rytuały Miłosne i pozytywnie wykorzystać ten czas, ten miesiąc w Waszym życiu. Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkania magiczne. Wasza Maria Bukardi.